Pani Asia jest po rzeszowskiej Instytucie Uczelni, Sztuk. Tak. Po rzeszowskiej uczelni, po na pracowni pana Nikla, tak, profesora? Tak. I profesora Pokrywki. Profesora Pokrywki, dwóch artystów znanych w Polsce na Podkarpaciu. No i czego się tam nauczyła na studiach, to widać w efekcie końcowym. Niektóre prace były już wystawiane, niektóre są w pracowni, ale te ostatnie to rozumiem, że to jest niebo, chmury, to jest ten cykl ostatni. Tak. A tak się składa, że dzisiaj mamy niedzielę i akurat święto w niebo wstąpienia. Także coś tam w tych chmurach pani Asia szukała. Co znalazła, to może dopowie. W każdym razie serdecznie witamy panią Jasię. Ja dziękuję bardzo za wprowadzenie. Jeszcze przepraszam, zanim, bo już się nie będę wyrywał z tym. Oczywiście tutaj poczęstunek mały jest przygotowany przez panią Jasię i rodzinę. Natomiast stara kuźna zaserwowała w tej chwili cydr z tych jabłek, które tutaj były w zeszłym roku. Zbierałem, wyciskałem na specjalnej pracie, zrobiłem tego no, kilkadziesiąt litrów. Chciałem legalnie tutaj częstować. Okazuje się, że nie można. Trzeba mieć zgodę, zezwolenia, certyfikaty, banderole, przeróżne historie. Dlatego zapraszam, pijcie, kosztujcie na zdrowie. Wszystkie te prace, które tutaj zgromadziłam, to jest jakby taki przekrój mojej twórczości. Od momentu, kiedy zaczynałam, aż do teraz, czyli to są martwe natury, później pejzaże, to są też draperie z elementami martwych natur, no i ten ostatni cykl właśnie chmury. W swoich pracach staram się przekazać to, co widzę, to, co mnie otacza, w ogóle świat taki, jakim ja go spostrzegam. Czyli jest tam dużo właśnie minimalizmu, dużo wchodzenia w głębie danego przedmiotu, danego miejsca. No i to jest efekt właśnie tych poszukiwań twórczych, artystycznych. Także ja zapraszam bardzo serdecznie do oglądania, do zwiedzania, jak najbardziej do zadawania pytań, no i oczywiście do poczęstunku.